27 listopada wspominany jest święty Jakub Pers, męczennik. Jakub pochodził z Persji. Był żołnierzem i dworzaninem króla perskiego Jezegerda I. Ponieważ nie chciał utracić zajmowanego stanowiska w czasie prześladowania chrześcijan, wyparł się wiary. Jednakże pod wpływem swojej żony i matki, które były chrześcijankami, odwołał swoją apostazję i męczeństwem potwierdził wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakuba skazano na 9-krotną śmierć. Jego ciało wielokrotnie rozcinano. W końcu śmierć męczeńską poniósł 27 listopada 420 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Jakuba, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.